Z sercem wszystkich przyjmuję. Proszę się zgłosić pod numer telefonu. Mogę podać 503 672 504. Będziemy oczekiwać tych osób i proszę się nie krępować. Proszę nie myśleć, a co one tam robią, a jak pójdę, to może nie dam rady. Dacie panie radę, nie ma sprawy. Nie można myśleć, że ja nie dam rady. Zawsze dajemy radę. Słuchajcie panie, nie możemy się załamywać. My jesteśmy wspaniałe dziewczyny i co z tego, że jest tak, no nie jedna jest właśnie, no naszym atrybutem jest ta pierś, no niestety, no troszeczkę zmieniłam może temat, co mnie pan pytał, ale proszę pani, to jest ważne, że jesteśmy po operacji, że lekarz się nami zajął, że była ta chemia, była radioterapia, no samo to, że ja o sobie mogę powiedzieć, 23 lata, słuchajcie panie, to jest wspaniała sprawa, to koleżanka, 27, w naszym stowarzyszeniu są osoby, które są, owszem, pięć. I jak państwo, nasi słuchacze, słyszą to, co powiedziałem przed chwileczką, że pani Janiny można słuchać z wielką przyjemnością i to rzeczywiście na takie bardzo istotne, bardzo ważne tematy. Natomiast czas radiowy, jak i każdy inny, jest nieubłagany. Pani Janino, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę i tak jak pani przed chwileczką powiedziała, jeżeli ktoś nawet nie zdąży ewentualnie zapisać numeru telefonów, to jak w Rawie Mazowieckiej zapyta o Stowarzyszenie Rawskich Amazonek, myślę sobie, że nie ma, że każda instytucja skieruje właśnie do pani Janiny Dziubińskiej, prezes Stowarzyszenia Arabskich Amazonek. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, a przypomnę, że moim i państwa gościem była pani Janina Dziubińska, prezes Arabskiego Stowarzyszenia Amazonek. Dziękuję bardzo. Bardzo było mi miło pana poznać, rozmawiać z panem i przekazać chciałam właśnie wszystkim kobietkom. Badajcie się dziewczyny, nie bójcie się, że lekarz coś wymyśli, nieprawda, bo nie wymyśla. Jak jest dobrze, to jest dobrze, ale trzeba się kontrolować. Dużo zdrówka życzę wszystkim i dziękuję za zaproszenie. Jeszcze raz do widzenia. Pa, pa.